Drogie siostry i bracia w Chrystusie Jezusie. Chciałbym Was serdecznie powitać w poniedziałek 7 marca. I chciałbym przywitać Was Słowem Bożym, które dzisiaj chce nas prowadzić, które dzisiaj chce nas wzmocnić, które dzisiaj chce nam powiedzieć, że Pan Bóg jest z nami i zawsze z nami będzie. W księdze proroka Izajasza w 40 rozdziale, 10 wierszu czytamy: Oto wszechmocny Pan przychodzi w mocy, Jego ramię włada. A ewangelista Łukasz w 21 rozdziale, 28 wierszu tak pisze: A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Drodzy, fragment Starego Testamentu z Księgi Proroka Izajasza wyjęty jest z 40 rozdziału. Perykopa, w której zapisane są te słowa, została zatytułowana Boże Słowo pociechą dla ludu. Drodzy, ale nie tylko dla ludu, który wtedy znajdował się w takiej sytuacji. Nie tylko dla ludu izraelskiego, który poszukiwał pociechy. Ale przede wszystkim w tych słowach 40 rozdziału możemy odnaleźć Boże Słowo, które kierowane jest również dzisiaj do nas. Przygotujcie na pustyni drogę pańską. Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. A później w 10 wierszu czytamy: Oto wszechmocny Pan przychodzi w mocy, Jego ramię włada. To nic innego, jak tylko zapowiedź tego, który również dla nas ma przyjść. Który ma być naszym pokojem, który ma być naszym wsparciem, który w czasie pasyjnym, w którym znajdujemy się, będzie chciał powiedzieć nam, że jest wszechmocnym Synem Najwyższego, który może dla nas zrobić wszystko. Drodzy, te słowa zapewnienia dla Izraelitów, dla nas dzisiaj mają wielkie znaczenie, bo te słowa nie przemijają. Wszechmocny Pan włada. Wszechmocny Pan jest tym, który pociesza swój lud, każdą i każdego z nas, który posila nas swoim słowem. A to posilenie, drodzy, jest bardzo ważne. W czasach, w których żyjemy, często zapominamy o tym, że Bóg jest z nami. Często myślimy, że słowa, które dzisiaj znajdujemy w Ewangelii Łukasza, mogą oznaczać dla nas koniec, mogą oznaczać dla nas czas, w którym nie będziemy mogli odnaleźć tego, który dla nas i za nas oddał swoje życie. W 21 rozdziale, z którego pochodzi werset 28, czytamy o końcu świata. Ale ten koniec świata ma dla nas dzisiaj inne znaczenie. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Odkupienie z naszych win, z naszych grzechów. To po to Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby oddać za mnie i za Ciebie swoje życie.
aby każdy z nas był odkupiony i zbawiony Jego świętą krwią. Drodzy, koniec świata dla każdego jest inny. Dzisiaj przeżywamy go w innym kontekście. Dzisiaj każdy z nas prywatnie, może w swojej rodzinie, przeżywa taki koniec świata, bo łączy się to z różnymi sytuacjami w naszym życiu. Ale widzimy, że globalnie każdy z nas przeżywa wydarzenia, które mają miejsce za naszą wschodnią granicą. Dzisiaj chcemy być pocieszeni tym słowem, że Bóg jest z nami, że jest wszechmocny, że ma siłę i moc do tego, aby w najtrudniejszym czasie być z nami i nas prowadzić. On jest naszą pociechą. On jest tym, który daje nam możliwość, abyśmy podnieśli nasze głowy, abyśmy się wyprostowali, bo On jest z nami. On jest tym, który chce nas prowadzić, abyśmy mogli w Nim znaleźć ukojenie, abyśmy w Nim mogli znaleźć pociechę. Drodzy, życzę Wam wszystkim błogosławionego dnia, czasu, aby Bóg prowadził nas i strzegł, a pokój Boży, który przewyższa wszelkie rozumienie, strzeże serc i myśli naszych. W Chrystusie Jezusie Panu i Zbawicielu naszym. Amen. Zostańcie z Bogiem.